kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik, tak, na filmik. To wszystko zużyłam, czyli dzisiaj będzie projekt Denko. Będzie trochę rzeczy, przeważnie tak naprawdę całość to będzie pielęgnacja, bo u mnie z kolorówką nie jest tak łatwo. Ja już Wam kilka razy mówiłam, że po prostu u mnie wykończyć kosmetyki to jest jakaś masakra, ale postanowiłam sobie, że teraz będę kończyć i będę je zastępować nowymi kosmetykami. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi projektu Denko, tego co zużyłam, jakie produkty z pielęgnacji się u mnie sprawdziły, jakie nie, to zapraszam Was bardzo serdecznie na to wszystko zużyłam. Okej, zaczynam od tego, że niedawno byłam u fryzjera i słuchajcie, takie mam dzisiaj oklapłe włosy trochę, bo za dużo oleju kokosowego na łeb nałożyłam, że tak powiem, więc nie przestraszcie się, jeżeli po prostu trochę mogą włosy wyglądać na lekko przetłuszczone, ale zmywałam, zmywałam, zmywałam i nie mogłam go domyć. Ale nie o tym dzisiaj filmik, zaczynamy. Projekt Denko. Pierwsza rzecz to moje ukochane mydełko z AJ London Sweet Peaches and Cream, czyli pianka do mycia rąk z Tesco, z F&F, która cudownie pachnie, ma pompkę, nie przesusza dłoni, także ja te pianki bardzo lubię, jest jeszcze bazyliowa, są owoce leśne. Jeżeli będziecie w Tesco, w dużych Teskach na dziale kosmetycznym, to polecam Wam serdecznie, zerknijcie. Ja jestem od nich uzależniona, bardzo je lubię. Kiedy tylko kończy mi się jakiś zapach, to kupuję nowy i powiem Wam szczerze, chyba jednak najbardziej przemawia do mnie ten o zapachu leśnym. Po prostu, co robimy? Dozujemy sobie piankę na dłoń, rozprowadzamy na dłoniach i myjemy ręce. Nie przesusza, także ja jestem bardzo zadowolona. Później dłonie bardzo ładnie pachną i tak jak te pianki z Bath & Body Works bardzo ładnie zmywają podkład, bo ja bardzo często, kiedy maluję się nawet pędzlem, to podkład dozuję sobie na dłoń i później robi się taka plama, więc ta pianka bardzo fajnie sobie radzi. Także to pierwsza rzecz, którą zużyłam. Kolejne rzeczy, które zużyłam, słuchajcie, z nim jest taka śmieszna historia, bo tutaj tak naprawdę nie było już nic, tylko została mi piana, bo dolewałam trochę wody. I zobaczcie, teraz wygląda jakby jeszcze trochę tutaj było. Moje ukochane, zdecydowanie numer jeden żele pod prysznic, Strickle Moon, i tutaj mam Cool Melon i Ice Strawberry Dream. To są moje ukochane żele pod prysznic, ja już Wam o tym mówiłam, bardzo często są na promocjach. Taki ulubieniec, jeżeli miałabym wspomnieć zapachowy, to Marshmallow Hearts, z tego co pamiętam, chyba tak, ukochany mój zapach. Ja kiedy używam tych żeli, to pachnę przepięknie po kąpieli, jestem mega nawilżona, nie potrzebuję już żadnego masła do ciała, żadnego balsamu, dlatego tutaj zdecydowanie te żele wygrywają wszystko, ja je kupuję u siebie w dużym Tesco. I jestem bardzo zadowolona. Ten melonowy, ostatnio Krzychu mi powiedział, że cały czas mi podbierał i stwierdził, że najbardziej mu się podoba. Także moje ukochane żele musiały się tu znaleźć. Kolejna rzecz to płyn micelarny, który, słuchajcie, jest z firmy N-Spa, bardzo fajna firma. Ja ostatnio przyjrzałam się tym kosmetykom i mają naprawdę duży, fajny asortyment, więc na pewno będę musiała coś jeszcze przetestować. I to jest tak. Płyn micelarny, 3 w jednym i aż 84 osoby stwierdziły, że ten produkt nie piecze w oczy. Absolutnie nie piecze, cudownie zmywa makijaż, moim zdaniem jest na takim samym poziomie jak Bioderma i na takim samym poziomie jak Garnier i L'Oreal płyn micelarny, tylko nie jest aż tak bardzo rozsławiony. Ja zużyłam i na pewno zdecydowanie skuszę się na jeszcze jedno opakowanie, bo naprawdę super się u mnie sprawdzał. Dobra, jedziemy dalej, co my tu mamy? Aha! Oczyszczanie, liście Manuka, tonik zwężający pory na dzień i na noc ziai. Zdecydowanie numer jeden, najlepszy tonik. Słuchajcie, dzisiaj u mnie wszystko najlepsze, ale tak, bo tutaj sami moi ulubieńcy zużyci. Także najlepszy tonik. Teraz jak będę w Polsce, to koniecznie zaopatrzę się w następne opakowanie. Przepięknie oczyszcza buzię. Tutaj miałam mały problem z dozowaniem na wacik, bo musiałam się nieźle namęczyć. Ale tak, liście Manuka, jestem na tak. Wy o tym dobrze wiecie, bo bardzo często o tym wspominałam. Jedziemy dalej, żeby nie przedłużać. Tutaj przyniosłam Wam już bardzo styrany i zniszczony mój peeling z The Body Shop. To jest truskawkowy peeling z The Body Shop, który uwielbiam. Słuchajcie, ten peeling możecie tu zobaczyć, bo ja już nie dałam rady tego wycisnąć. On ma w sobie normalnie takie kawałki truskawki, pestki truskawki. Fantastycznie pachnie, super ściera martwy naskórek, chociaż powiem Wam szczerze, że on bardziej mnie tak relaksował swoim zapachem,
niż robił to, co ma robić. Ot, taki po prostu peeling do ciała, ale ze względu na jego zapach myślę, że jeszcze raz się w niego zaopatrzę, szczególnie na wakacje, jak będziemy jechać, słuchajcie, w maju na wakacje, to myślę, że jeszcze raz, po raz kolejny skuszę się właśnie na peeling truskawkowy z The Body Shop. Następna rzecz to skończył mi się antyperspirant, który duży uśmiech na mojej twarzy wywołał, ponieważ powróciłam do Lady Speed Stick, jak byłam mniejsza, młodsza, czasy gimnazjum, sobie mieszkałam jeszcze w Białymstoku, to pamiętam, że używałam ten w sztyfcie. Ja Wam mówiłam, u mnie mała potliwość, każdy antyperspirant się u mnie sprawdza. Ten przepięknie pachnie, był bardzo wydajny, super, polecam serdecznie. Dajcie znać, czy Wy też używałyście tych antyperspirantów, a może nadal je używacie, bo naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Tutaj mam... O, kotek przyszedł sobie, ciekawe co będzie teraz robił, mam nadzieję, że będzie grzeczny. Tutaj mam kolejną rzecz z firmy Proformula, to jest krem do twarzy, do cery suchej, hypoalergiczny i on ma tutaj w sobie witaminę E i ekstrakt z płatków owsianych. Bardzo fajny, kremowy, cudownie pachnie, fajnie nawilżał buzię. Ja po umyciu mojej twarzy właśnie tym żelem miałam buzię taką jak skóra niemowlaka i tak pięknie pachnie. Bardzo ładny, delikatny, przyjemny zapach. Te kosmetyki są dostępne również w dużych Tesco. No właśnie, słuchajcie, to prawie wszystko z Tesco, ale ja mam Tesco pod nosem, bardzo je lubię. Jest świetnie zaopatrzone, ma dużo ciekawych kosmetyków, dużo fajnych linii, ostatnio w Tesco się pojawiło, dlatego ta firma Proformula bardzo mi się spodobała. Są jeszcze toniki, są jeszcze maseczki, jakieś tam żele do mycia twarzy, bo to jest akurat krem, więc na pewno jeszcze wypróbuję. I zbliżamy się do końca, bo słuchajcie, jak na mnie, to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które ja zużyłam, bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, u mnie jest taki problem, że ja zaczynam i nie kończę i kupuję nowe produkty. Tutaj taka ufajdana, ubrudzona, jedna z moich ulubionych maseczek, Freeman, awokado i płatki owsiane, maska glinkowa, o, glinka, maska z glinki, glinkowa maska, tak po prostu, cudownie oczyszcza, fajnie zasycha, później się robimy tacy, wiecie, jak taki kosmita, o, fajnie się zmywa, fajnie zasycha, cudownie oczyszcza tą naszą buzię. Ja bardzo lubię robić sobie maseczki raz na jakiś czas, szczególnie w weekendy, dlatego polecam, ona jest niedroga i tak fajnie, sterylnie oczyszcza buzię. I dwa ostatnie produkty. Proszę bardzo, mój ukochany żel do mycia ciała Soap & Glory, który zawiera w sobie migdały, płatki owsiane, cukier brązowy. To już jest moje setne opakowanie, ja uwielbiam i balsamy do ciała, i żele pod prysznic z Soap & Glory. Czy to Clean On Me, który pachnie jak Miss Dior Jerry, czy po prostu te takie, wiecie, ciasteczkowe, śmietankowe. To pachnie dla mnie jak ciasteczka, albo jak taki shake ciasteczkowo-mleczny. No, coś cudownego! Polecam serdecznie, jeżeli będziecie w UK, jeżeli tutaj mieszkacie, sprawdźcie sobie, a na pewno nie pożałujecie. Do tego cudownie nawilża i umila każdą kąpiel. I ostatnia rzecz, która tak naprawdę jest dla mnie dużą niewiadomą i do dzisiaj nie wiem, co o niej myśleć, to są płatki z Nip & Fab, z kwasem glikolowym, które tak naprawdę były dla mnie zbędne. Nie zauważyłam po nich żadnej poprawy, cera mi się nie rozświetliła, nie oczyściła w jakiś tam sposób, no, nie zauważyłam nic, dlatego twierdzę, że po prostu kolejny raz chyba po ten produkt nie sięgnę. Dostępne są w Superdrugu, bardzo często na różnego rodzaju promocjach, ale tak jak mówię, tutaj u mnie nic ciekawego z moją buzią nie zrobiły. I to by było na tyle, moi drodzy. To wszystko zużyłam, jak na mnie, to się naprawdę cieszę. Jestem bardzo zadowolona, że teraz będę mogła zrobić, wiecie, ten taki ruch, spakować to do reklamówki i wynieść po prostu do śmieci. Także to by było na tyle. Dajcie znać, czy projekty Denko Wam się podobają. Może to mnie zmobilizuje do tego, żeby więcej kosmetyków zużywać i przenosić Wam tutaj, pokazywać i zdawać relacje, opinie, jak się u mnie sprawdziły. Jeżeli filmik się podobał, to oczywiście kciuk do góry. Pozdrawiam serdecznie i pa, pa!